Julia, Przeźdźnik TV reklama, tuż po walce psycho, powiedz mi, co tam się wydarzyło? No co się wydarzyło, no walka szła dosyć fajnie, pomyślnie, tak jak było widać, no parę razy miałem, że go trafiłem, siadł gdzieś tam, później on mnie trafił, poszłem na ten, przy doliczeniu do 8 wstałem, myślałem, że no nie wiedziałem, że po prostu mój trener wystawił ręcznik i jechałem trochę z sędzią niepotrzebnie, bo myślałem, że po prostu przerwał, gdzie było 8, tak, więc miałem prawo do tej walki. Się. Niestety, co mogę więcej powiedzieć, no dałem z siebie wszystko, no może nie do końca wszystko, ale naprawdę dużo, no myślałem, że tą walkę jeszcze wygram, że spotkam się z Hunterem w finale, no ale nie udało się. A jak ty się teraz czujesz, bo jesteś, wiesz, dość mocno poobijany? No troszkę, że tak powiem, kontuzji jest, gdzieś tam twarz rozbita, ręce, no ale te emocje jednak dalej są. Gdzieś to wszystko trzyma. No czuję się dobrze i na pewno jeśli chodzi tlenowo, spokojnie jestem gotowy tlenowo na następną walkę. No, jutro wracasz do treningu? No może jutro jeszcze nie, ale od poniedziałku na pewno gdzieś tam jakieś bieganko. Jestem mega, że mój trener podjął taką, a inną decyzję, no ale wie co robi, może tak było lepiej, może tak miało być po prostu. Tu jednak masz sobie tego ducha walki, wczoraj z tobą rozmawiałam przed walką, teraz po walce i ty dalej po prostu wiesz, to nastawienie twoje jest tak pozytywne, zarażasz taką energią, jak ty to robisz, że nawet wiesz, po przegranej stoisz tutaj poobijany cały, mówisz, że szybko, bo nie wiesz, że się nie zażygasz, a dalej tu stoisz, wiesz i chcesz. No ja jestem raczej pozytywny człowiek, ja staram zawsze się widzieć, nie szklankę do połowy, do połowy pusta, tylko do połowy pełna. Stoję tu, no wiadomo, wyglądam jak wyglądam. Jestem cały. No muszę się cieszyć, no niestety, no stało się dalej zły, po prostu było. Bo nie myślałem tak, bo miałem duże szanse jeszcze z łapą. Wygrał, muszę powiedzieć, że jest lepszy, no decyzją sędziów, tak, decyzją mego narożnika i no trzeba się bawić, że to jest zabawa, tak, po to przyszliśmy tutaj, pełen szacunek dla wszystkich zawodników, dla mojego przeciwnika również, mega szacunek, dziękuję mu za walkę, no tym razem był lepszy, ale mam nadzieję, że u niego na sali na pewno na rękawicach się spotkamy, bo taki mam zwyczaj zawsze, żeby gdzieś ten rewanż jakiś był, nie? Aha, czyli jednak nie pozwalasz sobie zostawić tego tak w spokoju, tylko i tak będziesz z nim próbował tam jakoś zawalczyć jeszcze? No na pewno odwiedzę go w jego klubie i sparingowy taki rewanż musi być, bo to... No. A czy dzisiaj będziesz jeszcze w stanie oglądać jakąś walkę, czy zmykasz? Nie, na pewno ja zostaję do końca tym razem, nie tak jak ostatnio. Także myślę, że nawet może na imprezie na chwilę będę... No jestem jeszcze wściekły, tak? Nie będę ukrywał. Chłopak, nie dość, że z uśmiechem na twarzy wychodzi po przegranej walce, to jeszcze mówi, że na imprezę idzie. No trzeba jeszcze porozmawiać z wszystkimi chłopakami, bo to jest naprawdę fajny klimat. Pomimo tego, co się w ringu dzieje, że leje się krew, pękają szczęki, pękają te poza ringiem. No tak jak widać, wszyscy jesteśmy jedną grudziarską rodziną, nie? Trzy zasady nasze. Także to jest najważniejsze, myślę. Cała ta obsada, nie tylko ring. A to, co jest poza nim, też jest bardzo ważne, bo to wpływa na psychikę i uważam, że wszyscy chłopaki, którzy tu są, walczą, są po prostu zwycięzcami. A często się zdarza, gdzieś tam ktoś krzyczy, a coś ten. Jak jesteś taki kozak, wyjdź, pokaż w tym ringu, nie? Myślę, że tutaj nie wychodzą jednak No nie ma możliwości. No nie, to jest właśnie, tu nie wyjdzie do takiego ringu, bo jednak no mamy, widzimy, co się dzieje z nami, tak? To są gołe pięści, tego nie wolno porównywać do rękawic, absolutnie nie ma takiej możliwości, bo jak ja jadę na trening, zakładam rękawice, to dla mnie to jest takie już śmieszne po prostu, że te rękawice są. Ta garda jednak wszystko trzyma w rękawicach, tu niestety, no nie, mega zajebista zabawa sportowa. No, myślę, że jeszcze tutaj wrócę nie raz, bo tak trzeba. Dobra, słuchaj, ja cię nie będę dłużej trzymała, idź się po prostu, wiesz, tam obmyj, ogarnij. No i słuchaj, trzymam kciuki w takim razie, żebyś wystąpił jak najszybciej na następnej gali i żebyś ten swój game plan cały tutaj, przebieg twój pomyślnie po prostu. No, myślę, że jeszcze mnie zobaczycie jeszcze w lepszej formie i dziękuję za wywiad bardzo. Dziękuję tobie bardzo. Cześć.